We'll be right back.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach Teatru Tańca i Ruchu Rosbach. Niezwykle to miejsce, ja chcę tylko przypomnieć, że tu także odbywały się turnieje bokserskie, choćby Leszka Błażyńskiego. Ale dzisiaj mamy po raz kolejny okazję, aby spotkać się z niezwykłą, jedną z chyba z trzech najważniejszych dyscyplin w Bytomiu, mówiącej tenisowy 2017 rok, w klubie najlepszym w Polsce, jeśli chodzi o tenis ziemny, czyli klub sportowy Górnik Bytom. Drodzy Państwo, dziś wyróżnimy najlepsze drużyny klubu sportowego Górnik Bytom i najlepszych zawodników za Challenge o Grand Prezesa. Miło mi powitać na naszej gali wspaniałych gości, wśród nich posła na Sejm, pana Wojciecha Szaramę. Witamy serdecznie. Witam gospodarza miasta, prezydenta miasta Bytomia, pana Damiana Bartylę. Witam zastępcę prezydenta miasta Bytomia, panią Bożenę Miętus. Skierowaliśmy także zaproszenie do pana Pawła Raska, zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, przyjął także nasze zaproszenie na tę galę pan Dariusz Saletra, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Tenisowego do spraw rozwoju i współpracy. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, także jest mi miło powitać wśród nas obecnych tu prezesa Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, pana Krzysztofa Gajosa. Witamy serdecznie. Oczywiście nie mogło wśród nas zabraknąć przedstawicieli ważnych jednostek, instytucji. Wśród nas przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Witamy serdecznie. Są z nami także przedstawiciele bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, firmy Tauron, firmy Norman, spółka ZO, a także firmy Sakop i Witra. Witamy serdecznie. Miło jest mi także powitać wśród nas obecnych przedstawicieli Śląskiej Federacji Sportu, firmy Tęcza 2, firmy handlowej Dziuba, Termoklima, a także przedstawicieli Biura Promocji Bytomia. Witamy serdecznie. I to, co jest solą tego zdarzenia, można powiedzieć, tej ziemi, tego pola rozgrywek, to są zawodnicy. To są ci, którzy dzisiaj za chwilę będą tutaj odbierać swoje laury. Dlatego witamy bardzo serdecznie zawodników, trenerów klubu sportowego Górnik Bytom, a także rodziców naszych tenisistów i wszystkich zaproszonych do Górnik Bytom. Dzień dobry. A ja mam zaszczyt zaprosić teraz na scenę dyrektora najbardziej utytułowanego, będę to podkreślał, Polskiego Klubu Tenisa Ziemnego, Górnika Bytom, pana Dariusza Łukaszewskiego. Prosząc o wystąpienie. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Spotkaliśmy się, żeby podsumować rok 2017. Chcę powiedzieć, że był to rok niezwykły dla klubu sportowego Górnik Bytom. Jeżeli chodzi o wyniki, to może w tym momencie ja nie będę mówił, dlatego że przygotowaliśmy 10-minutowy filmik, który za chwilę obejrzymy wspólnie. Następnie nagrodzimy zawodników. Natomiast w tym miejscu chciałem powiedzieć, że ten rok niezwykły był również dlatego, że razem z wynikami udało się poprawić infrastrukturę klubu. Udało się zamienić wysłużony, przestarzały balon, który istnieje od nas od lat 90. na nową, czterokortową halę wolnostojącą. Uważam, że w tym miejscu przede wszystkim należy podziękować tym, bez których tej hali by nie było. Serdecznie podziękowania dla dwóch głównych podmiotów, to znaczy gminy Bytom. Bardzo dziękujemy. Oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednak także wielkie podziękowania należą się tym, bez których na samym finiszu również sytuacja była taka, że
oprócz kwoty netto potrzebna jest kwota brutto, więc trzeba było znaleźć jeszcze dodatkowe środki i bardzo dziękujemy, że te środki się znalazły i dziękuję tym, dzięki którym mogliśmy nie zawieszać inwestycji, tylko ta inwestycja się dokończyła. Serdeczne podziękowania dla firmy Tęcza 2. Dach System i firma handlowa Dziuba. Myślę, że teraz czas na film, a przy nagradzaniu zawodników moje wystąpienie odnosi wyników sportowych. Dziękuję bardzo. Klub, najlepszy rok w historii klubu z najlepszymi wynikami, najlepszymi zawodnikami, najlepszymi osiągnięciami sportowymi. Jak ten rok wyglądał? Spójrzmy na ekran, zobaczmy film. Górnik Bytom od wielu lat należy do grona najlepszych i najbardziej utytułowanych klubów tenisowych w Polsce. Miniony rok był dla śląskiej drużyny pasmem sukcesów. Zawodnicy wygrywali prestiżowe turnieje w kraju oraz świetnie prezentowali się na arenie międzynarodowej. Zdobyliśmy bardzo dużo medali w drużynowych mistrzostwach Polski. Też takim ważnym zwycięstwem była drużynówka męska we Wrześniu. Graliśmy w Ustroniu, był bardzo emocjonujący mecz półfinałowy z gospodarzami, z Ustroniem. Zaczęliśmy mecz o 9 rano, skończyliśmy o 23. Najbardziej w pamięci mi pozostał mecz drużynowy kobiet, gdzie w finale miałem tutaj istne piekło. Bo jako trener i kapitan drużyny kobiet, no tutaj wygraliśmy na styku, bo jak się na końcu okazało, wygraliśmy dwoma gemami. Jeżeli chodzi o klasyfikację klubów Polskiego Związku Tenisowego, jak również klasyfikację współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki, po raz pierwszy ten sam klub jest i tutaj na pierwszym miejscu. Jak co roku zawodnicy Górnika walczyli o grant prezesa klubu. Rywalizacja o czołowe lokaty była zacięta. W sumie na nagrody może liczyć 25 tenisistów. Zorganizowaliśmy taki challenge po raz pierwszy. Na pewno będziemy go organizować zarówno w roku 2018, mam nadzieję, że w latach następnych. A dzięki partnerom osiągnięcie jakiegokolwiek dobrego wyniku w tym grancie będzie nobilitacją, ale również satysfakcją nie tylko za wyniki, ale również materialną. Jedną z najbardziej efektywnych rakiet w klubie jest Marcelina Podlińska. Miłością do sportu zaraził ją brat, którego grę podziwiała kiedyś na korcie. Dzisiaj sama odnosi na nim spore sukcesy. W 2017 roku udało mi się osiągnąć przede wszystkim wicemistrzostwo Polski w singlu oraz mistrzostwo Polski w deblu do lat 18. Na pewno wielokrotnie stawałam na podium w ogólnopolskich turniejach kobiet. Maciej Ziomber na krajowym podwórku nie miał sobie równych w kategorii do lat 16. Coraz lepiej radzi sobie również na europejskich kortach. Wygraliśmy drużynowe mistrzostwa Polski do lat 18 jako klub, właśnie Górnik Bytom. I wygrałem jeden turniej europejski, taki Tennis Europe, który odbywał się w Zabrzu, w singla. I były jeszcze jakieś inne turnieje, wygrałem turniej ITF w debla w Norwegii. Natomiast Magdalena Hendrzek wygrała w 2017 roku swój pierwszy w karierze turniej ITF. Może również pochwalić się drużynowym medalem Mistrzostw Polski do lat 18. Moim idolem jest Wiktoria Azarenka, ponieważ bardzo podoba mi się jej styl gry. Też imponują mnie jej sukcesy, jakie osiągnęła do tej pory. Jan Kopcik również ma za sobą udany sezon. Kilka wygranych turniejów ogólnopolskich do lat 14, brązowy medal krajowego czempionatu zdobyty drużynowo. To jedynie część jego osiągnięć. Tenisa zaczął grać przez przypadek. Przygoda z tenisem rozpoczęła się w ten sposób, że
tata jeździł na korty w Katowicach grać z trenerem. Pewnego razu zabrał mnie, czym nie chciał sobie spróbować, no i tak się jakoś zaczęło. Stanisław Sławik w challenge'u o Grand Prezesa zajął 10. miejsce. W wieku 14 lat sięgnął po medal Mistrzostw Polski. Nie ukrywa, że to efekt ciężkiej pracy na treningach. Codziennie poświęcam treningi 3-4 godziny. Wyglądają one tak, że na początku zaczynam treningiem tenisowym od 2 godzin. Później mam około pół godziny przerwy i trening ogólnorozwojowy. Poczem już na dobicie. Na koniec dnia mam trening 1,5 godziny, taki techniczny. Sporo mówiło się również o sukcesach powracającej na kort Hemmy za Kordonie coraz walecznej Zuzannie Wilk. Udało mi się pierwszy raz zrobić półfinał Mistrzostw Polski kobiet, co uważam za bardzo, bardzo dobry wynik. Zdobyłam wiele mistrzostw Polski drużynowych, zarówno kobiet, jak i juniorskie. Wyzwaniem było przygotowanie motoryczne, ale też powrót mentalny jest bardzo trudny. Wiadomo, te dziewczyny, które pracowały przez te 2 lata, poszły do przodu, a ja gdzieś tam zostałam z tyłu, więc nadrabianie tego jest bardzo żmudnym procesem, aczkolwiek myślę, że dam radę. Swoją przygodę z tenisem warto rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Śląski Klub chętnie angażuje się w szereg projektów, które propagują sport i pozwalają wyławiać tenisowe diamenty. To jest przede wszystkim zabawa, jest to też realizowanie programu Polskiego Związku Tenisowego Tenis 10. Tam występują poszczególne etapy, poziomy. Takim najbardziej podstawowym dla najmniejszych dzieci jest poziom niebieski. Dzieciaki w wieku 6-7 lat mogą korzystać w Bytomiu jako jednym z 24 ośrodków w Polsce, gdzie wybrana, wyselekcjonowana grupa 12 dzieciaków może zobaczyć, na czym polega tenis, na czym polega trening tenisowy. Przy klubie działa również z powodzeniem Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Edukację z grą w tenisa łączy coraz więcej osób. Oni mają od 11 do 14 lat i już pozmieniali szkołę, żeby umożliwiała im granie w tenisa. Rano mają treningi, później idą do szkoły, kończą o 15 i później mogą mieć znowu treningi. To jest dobry moment na to, żeby te umiejętności gdzieś tam rozwijać, czy szybkość, czy wytrzymałość i różne parametry fizyczne. Również wśród najmłodszych sympatyków tenisa nie brakuje zawodników, którzy już teraz święcą triumfy na kortach w całej Polsce. Niedawno zostałaś mistrzynią Śląska w Skrzatach. Jakie to uczucie i opowiedz nam coś więcej o tym turnieju. Cały turniej był dosyć trudny. Miałam przeciwniczki, z którym naprawdę musiałam się postarać, najbardziej chyba przy finale. Do 12 lat zajęłam 11 miejsce w Polsce. No i ogólnie bardzo się cieszę z treningów z panem Mateuszem. Do 12. No i z nim bardzo dużo osiągnęłam. Dziękuję też mojemu tacie. Nie jest tajemnicą, że droga na tenisowy szczyt jest trudna, wyboista i często wymaga wielu wyrzeczeń. Największym wyzwaniem dla wielu utalentowanych zawodników jest przeskok z juniorskiego do seniorskiego tenisa. Początki są trudne z tego względu psychicznego, że ktoś już zaczyna jeździć na turniej za granicę i to jest już same takie wydarzenie, że już jadę za granicę na turniej i to już często stresuje zawodników. Aczkolwiek jak ktoś wcześniej zacznie wyjeżdżać poza kraj na turnieje, później jest to norma. Jedną z największych tenisowych nadziei w Polsce jest bez wątpienia Wojciech Marek. 16-latek od dawna święci triumfy na krajowym podwórku i coraz odważniej poczyna sobie również turnieje jak ITF. Mistrzostwo Polski zdobyte w Chorzowie. To było coś wielkiego, ten długi pojedynek z Danielem Michalskim. To finały turniejów ITF Grade 2, pierwsze moje, no i ćwierćfinał w turnieju Ferrero, bardzo znanego. Bytomianin doskonale zaprezentował się w juniorskim Australian Open. Na kortach Melbourne dotarł aż do trzeciej rundy i był bliski awansu do ćwierćfinału. Ogromny obieg Melbourne Park, fantastyczne doświadczenie dla mnie. No. Tak, no, trzecia runda wiadomo, że fajnie, mogło być dużo lepiej, ale na pewno jestem zadowolony z tego turnieju, szczególnie z gry. Instynktownie potrafi walczyć o każdy punkt i potrafi momenty trudne przechylać na swoją stronę. Wojtek oprócz serwisu ma jeszcze bardzo dobrą grę z głębi kortu. Co ciekawe, australijski szlak przetarli kiedyś Błażej Koniusz i Grzegorz Panfil, którzy wygrali turniej deblowy w kategorii juniorów. Szczerze nie spodziewaliśmy się, że osiągniemy taki sukces. Graliśmy ten turniej przed Australią, w
Tralargonie i naprawdę tam zaprezentowaliśmy się już nieźle. No z całe szczęście jakoś tak drabinka się poukładała, że mieliśmy okazję na wygranie tego turnieju i zrobiliśmy to. No trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Wojtek wygrał Cęgiem, ze swoim partnerem, ten turniej poprzedzający Australię. W dzisiejszych czasach trudno o sukcesy bez odpowiedniej infrastruktury. Prezes Dariusz Łukaszewski sukcesywnie modernizuje obiekty przy ulicy Tarnogórskiej. Tak wyglądał końcowy etap powstawania nowych hal sportowych. Robimy wszystko, żeby infrastruktura się poprawiła, co jest widoczne, że oprócz niedawno powstałej hali dwukortowej powstanie hala czterokortowa, która doprowadzi do tego, że warunki do treningu będą naprawdę na najwyższym poziomie. Jaki będzie rok 2018 dla klubu i tenisistów Górnika Bytom? O tym przekonamy się za 10 miesięcy. Dla tych młodych sportowców, dla trenerów, którzy postarał się wespół z Ministerstwem Sportu i Turystyki o to, aby ta czteroczęściowa, czterokortowa hala powstała. Drodzy Państwo, przed nami uroczystość wręczenia najwyższych wyróżnień, biorąc pod uwagę sukcesy drużynowe klubu sportowego Górnik Bytom. Do ceremonii wręczenia zapraszam pana Dariusza Saletrę, wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisowego do spraw rozwoju i współpracy z WZT. Bardzo proszę, panie prezesie, o wystąpienie. Oj, przepraszam bardzo, nie byłem przygotowany na wystąpienie w dniu dzisiejszym. W każdym razie, Darek, dziękuję bardzo za zaproszenie panu prezydentowi, panu posłowi, sponsorom wszystkim. Bardzo dziękujemy za pomoc w rozwoju tego tenisa i mam nadzieję, że klub tenisowy Górnik Bytom będzie najlepszym klubem w Polsce w przyszłym roku. I zapraszam bardzo. Wszystkim gratuluję naprawdę serdecznie. Bardzo proszę o pozostanie z nami na scenie, bo to właśnie teraz mam przyjemność przypomnieć sukcesy, jakie drużyna klubu sportowego Górnik Bytom ma na swoim koncie. W ubiegłym roku 4 razy złoto, drużyna kobiet, mężczyzn, juniorek i juniorów. 3 razy srebro, 2 razy brąz, 2 razy 4. miejsce, 2 razy 5. miejsce. Drodzy Państwo, na scenę zapraszam zawodniczki z drużyn, które zdobyły medale, a są nimi. Emma Zakordoniec, witamy i zapraszamy na scenę. Marcelina Podlińska. Zuzanna Wilk. Magdalena Hędrzak. Aleksandra Schmidt. Oraz Dominika Paczena. Wielkie brawa dla tych zawodniczek. Drodzy Państwo, ja sobie pozwolę na taki chwilę prywaty przy okazji różnych gal i także spotkania z tenisem, szczególnie tym wykonaniu pań. Zawsze podkreślałem, że tenis jest naprawdę piękny. Prawda, panowie? Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy, ale pozostańmy, mówię o panu prezesie, na scenie. Paniom tymczasem dziękujemy. Myślę, że jeszcze spotkamy się na tej scenie. Wielkie brawa, tak jest. To one będą kiedyś grały na Australian Open. Wierzę w to i może wcale nie nastąpi to bardzo późno. Drodzy Państwo, na scenę zapraszam zawodników złotej drużyny mężczyzn, która po pasjonującym półfinale i finale w Ustroniu utarła nosa gospodarzom i nieoczekiwanie zdobyła tytuł oraz drużyn juniorów, mistrzowie Polski, kadetów, wicemistrzowie, młodzików, brązowych medalistów. Na scenę zapraszam Wojciecha Marka, Igora Bujdo, Macieja Ziomber, Wojciecha Kasperskiego,
Jana Kopcika, Stanisława Sławika, Piotra Wiśniewskiego. Zapraszam także Aleksandra Bożycha. No i trenera drużyny męskiej Łukasza Kubożka. Wielkie brawa! Proszę Państwa, wielkie brawa, to oni, zwycięzcy, ale to jeszcze nie koniec ceremonii wręczenia wyróżnień i gratulacji. Bardzo serdecznie dziękujemy, prosimy o zajęcie miejsc na widowni. Bardzo przepraszam, ale oczywiście w ramach niespodzianki to moje wystąpienie było, dlatego zapraszam na scenę zarząd klubu sportowego Górnik Bytom. Zarządu Polskiego Związku Tenisowego chcieliśmy Wam pogratulować i zostaliście wyróżnieni paterą Polskiego Związku Tenisowego. Gratuluję zarządowi. Czy ktoś z panów zechce zabrać głos? Bardzo prosimy. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. Cieszymy się, że raz, że zostaliśmy klubem numer jeden w Polsce, a dwa, że zostało to gdzieś tam docenione i zauważone w Warszawie. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze gratulujemy zarządowi i także dziękuję za uroczystość, za uczestnictwo w uroczystości wyróżnienia panu prezesowi. Proszę o zajęcie miejsc na widowni, bo to ciąg dalszy naszej uroczystości. Drodzy Państwo, czas na nagrodzenie największych sukcesów indywidualnych, a o wręczenie nagród proszę pana Dariusza Łukaszewskiego, dyrektora klubu Górnik Bytom oraz prezydenta Bytomia, pana Damiana Bartyle, prosząc także panów o wystąpienie. Witam serdecznie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, grant prezesa, myśl taka już parę lat temu mi się świtała w mojej głowie, żeby coś takiego było. W roku 2017 po raz pierwszy udało się mi zebrać pulę nagród, nazwijmy to. Jest to pula 8000 zł, dzięki której w jakiś sposób doprowadzimy do tego, że ci zawodnicy, którzy godnie reprezentują zarówno miasto, jak i klub Górnik Bytom, w jakiś sposób będzie to wyraz zadośćuczynienia za te ciężkie treningi, które na pewno są nie tylko w tenisie, ale w każdej dyscyplinie sportowej. I wierzę gorąco, że w roku 2018 ten grant będzie istniał, a w 2019 ogłoszę, że ta pula nagród nie jest 8 tysięcy, tylko znacznie, znacznie większa. Dziękuję na razie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą uroczystość podsumowania poprzedniego sezonu. Sezonu niezwykle bogatego w sukcesy. Jak wszyscy wiemy, Bytom ma piękne sportowe tradycje, a Górnik Bytom jest od wielu, wielu lat jedną ze sportowych wizytówek Bytomia. Te sukcesy muszą budzić podziw i szacunek. To nie jest dzieło przypadków, to wielka praca wielu osób. W pierwszym miejscu oczywiście należy tu wymienić zawodników. To ich codzienna ciężka praca na treningach, to ich talent oraz zaangażowanie w proces szkoleniowy powoduje, że właśnie możemy być dumni z tych osiągnięć, zarówno drużynowych, jak i indywidualnych, ale największy nawet talent nie osiąga sukcesów, jeżeli nie ma wsparcia szkoleniowego. Dlatego tutaj również gratulacje dla trenerów za wasz profesjonalizm, za wasze podejście, za wasze motywowanie tych młodych zawodników do właśnie tej ciężkiej, codziennej pracy na treningach. Te słowa podziękowania, gratulacje należą się również działaczom klubu, bo to wszystko musi być zorganizowane, muszą być odpowiednie warunki organizacyjno-szkoleniowe, finansowe do codziennego funkcjonowania klubu. Dlatego wielkie podziękowanie dla pana prezesa, dla wszystkich członków zarządu za tą codzienną społeczną pracę, która właśnie służy osiąganiu tych wyników. Życzę wam dalszej tej pracy i sukcesów pozyskiwania sponsorów. Również w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim firmom, które wspierają naszych sportowców, również sportowców Górnika Bytom. To na pewno wspaniała przestrzeń do reklamy. Dlatego bardzo wam serdecznie dziękuję i liczę na wsparcie w kolejnych sezonach. Ja również bardzo cieszę się, że Bytom jako miasto dołożyło swoją cegiełkę. Również staramy się w miarę możliwości finansowych wspierać ten bardzo zasłużony dla polskiego sportu klub. Najlepszy klub tenisowy w Polsce. Ogromnie się cieszę, że powstała, niedługo otwieramy tą halę czterokortową. Myślę, że te warunki do szkolenia będą jeszcze lepsze i to się przełoży na kolejne jeszcze wspanialsze sukcesy bytomskich sportowców, ale również zachęci amatorów do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. Ja się ogromnie cieszę, że coraz więcej ludzi chce amatorsko uprawiać sport. To widać w parkach, na basenach, halach. I to jest ogromnie ważne, żeby ta infrastruktura sportowa była coraz lepsza. Cieszę się, że niedługo, myślę, podpiszemy umowę na budowę tej części stadionowej, a wkrótce na budowę kompleksu sportowego w naszym mieście. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy na ten sukces pracowali ciężko, wszystkim sportowcom, trenerom, działaczom, wszystkim sponsorom i życzę wspaniałych sukcesów w tym roku 2018. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czas na wyróżnienia. Proszę tych, którzy dopiero zaczynają zabawę z tenisem w klubie Górnik Bytom oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego, a są nimi, i te osoby zapraszam w tej kolejności wyczytanej na scenę, Borys Marusiak. Wielkie brawa. Tymoteusz Kapela. Gratulujemy. Zosia Zasadzień. Witamy i zapraszamy na scenę. Mikołaj Ćwiek. Gratulujemy. Antoni Wieczorek. Oraz Jan Wieczorek. Wielkie brawa dla was. Jeszcze raz wielkie brawa, drodzy Państwo, a tak sobie myślę, że warto z tymi młodymi zawodnikami zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie już po uroczystości, bo za kilka lat może się okazać, że to zdjęcie będzie naprawdę bardzo cenne. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy i zapraszamy na widownię, bo to za chwilę kolejna dziesiątka, tym razem challenge'u o grant prezesa. A w drugiej dziesiątce challenge'u o grant prezesa są Wiktoria Gasz, zapraszam na scenę, Pola Kasprzak, Emilia Turska,
Zuzanna Kulczycka, Kinga Walmaniecka, Piotr Wiśniewski, Jakub Wolnik, Maciej Klasiński, Witold Czerenkiewicz, Dominik Spychalski, Aleksandra Zuj oraz Aleksander Bożych. Wielkie, wielkie brawa. To druga dziesiątka challenge'u o Grand Prezesa. Wielkie brawa. Moi drodzy, dziękujemy za obecność na scenie. Zapraszamy, aby zająć miejsca na widowni, bo to absolutna szpica, można powiedzieć, absolutny top już za chwilę. Bardzo dziękujemy. Ja także pragnę wyjaśnić, wielu zawodników właśnie albo trenuje, albo jest na zgrupowaniach, więc dziś także są przedstawiciele, rodzice, którzy odebrali te wyróżnienia. Drodzy Państwo, jesteśmy coraz bliżej zwycięzców. Oto prosimy na scenę kolejnych wyróżnionych. Robi się coraz goręcej. Agata Borgman. Olivia Bergler. Emma Zakordoniec, Stanisław Sławik. Drodzy Państwo, to kolejni wyróżnieni. Wielkie brawa dla nich. Agata Borgman, Olivia Bergler, Emma Zakordoniec, Stanisław Sławik. Uprzejmie gratulujemy i prosimy jednocześnie, pozostańcie z nami na scenie, robiąc dwa kroki w tył, bo oto za chwilę miejsca od 7 do 4, a potem już tylko zwycięzcy znajdujący się na 3., 2. i 1. miejscu. Oto klasyfikacja od 7 do 4. miejsca. Zuzanna Wilk, wielkie gratulacje. Zapraszam Zuzanno na scenę. Kolejną wyróżnioną, znajdującą się w klasyfikacji między 7. a 4. miejscem, jest Marcelina Podlińska. O kolejnej tenisistce mówią różnie, że to objawienie, że to następczyni. Trzymamy za nią kciuki. Magdalena Hędrzak. I serdecznie proszę osobę, którą chcemy w tym bardzo ekskluzywnym gronie wyróżnić, jeszcze na scenę, Wojciecha Kasperskiego. Gratulujemy. Chciałem powiedzieć, że Wojciech Kasperski obecnie jest na turnieju ITF w Puszczykowie, jest w ćwierćfinale singla i półfinale debla i dlatego go tu nie ma, natomiast jest jego dziadek. Drodzy Państwo, oto czas, aby odkryć karty, przedstawić absolutnych zwycięzców. 3. miejsce w Challenge'u 2017 zajął pan Jan Kopcik. Zapraszam na scenę. Proszę Państwa, na 2. miejscu plasował się
pan Maciej Ziomber. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Wojtek Kasperski w półfinale debla gra razem z Maćkiem Ziombrem, dlatego tego też nie ma, jest tata. Drodzy Państwo, i czas na zwycięzcę Challenge'u 2017. A został nim Wojciech Marek. Wielkie brawa. Proszę Państwa, dzisiaj wspominałem już o zdjęciach. Teraz czas na zdjęcie pamiątkowe tych najlepszych z najlepszych. Bardzo proszę blisko sceny, zejścia ze sceny. To będzie bardzo wygodne dla naszych fotoreporterów i obecnych tu mediów. Bardzo proszę, jeszcze bliżej. Jak... Oto nasi zwycięzcy. Wielkie brawa! But committed no crime and bad mistakes. Państwa raz jeszcze gratulujemy. Mogę powiedzieć, że troszkę przedłużyliśmy tę prezentację finalistów, żeby w tej transmisji internetowej, która właśnie jest rozsyłana na cały świat, przyszli przeciwnicy naszych zawodniczek i zawodników mogli się dokładnie im przyjrzeć. O. Drodzy Państwo, i to niemal finał. Ale jeszcze z wielką przyjemnością zaproszę na scenę do ceremonii wręczenia kolejnych wyróżnień pana Marka Krypnera, wiceprezesa do spraw organizacyjnych Górnika Bytom. I proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiaj no, mamy dzień szczególny, dzień, w którym podsumowujemy dokonania roku ubiegłego. Te dokonania są bardzo dobre, jak tu już przedmówcy przede mną podkreślali. No, oczywiście tych dokonań nie byłoby, gdyby nie praca zespołowa, praca wszystkich ludzi związanych z klubem, no bo wynik sportowy to ciężka praca młodzieży, wspierana przez rodziców, grupę oczywiście trenerów, którzy w sposób profesjonalny doprowadzają do wspaniałych wyników naszą młodzież i zawodników. No, to również wysiłek działaczy klubowych, którzy realizują tą inwestycję budowy hali czterokortowej, no, którą w zasadzie już mamy ukończoną. No, oczywiście ten wysiłek wewnętrzny klubu no, byłby o wiele bardziej mizerny i słaby, gdyby nie otoczenie klubu, życzliwe otoczenie ludzi, którzy kochają sport, wspierają sport. I w tym otoczeniu oczywiście łańcuszka ludzi życzliwych jest grupa, którą chciałem w tej chwili w jakiś sposób przywołać, to grupa sponsorów i zaraz wręczymy drobne nagrody, upominki naszym nieocenionym sponsorom, no, bez których, jak powiedziałem, ten wynik naszej działalności byłby o wiele bardziej mizerny. No, przed tym wręczeniem, korzystając z tego, że mam możliwość zabrania głosu, no, chciałem serdecznie Państwu podziękować za ten wysiłek i to wsparcie, które było dotychczas
udziałem klubu i tą życzliwość, no prosząc i mając nadzieję oczywiście, że to wsparcie będzie również udzielane w roku bieżącym, jak i w latach przyszłych. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję bardzo. Pana prezesa prosimy o pozostanie na scenie wraz z panem dyrektorem, bo to, drodzy państwo, mam przyjemność zaprosić na scenę przedstawicieli firm i instytucji. Pana prezydenta Bytomia, Damiana Bartyle. Zapraszam na scenę. Wśród kolejnych wyróżnionych właśnie gospodarz miasta. Zapraszam na scenę pana dyrektora Pawła Raska z Urzędu Marszałkowskiego. Wśród wyróżnionych także dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, pan Robert Ky. Miło mi także zakomunikować i zaprosić na scenę pana Artura Komora, prezesa zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Bytomiu. Wielkie brawa. Jest z nami także prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu, pan Henryk Dolewka. Gratulujemy i zapraszamy, panie prezesie, na scenę. Z nami także przeurocza pani wiceprezes zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, pani Ewa Truchan. Gratulujemy wśród wyróżnionych także Bytomskie Przedsiębiorstwa Komunalne. Chcemy także poinformować, że wśród wyróżnionych znajduje się także Tauron, ale dziś ze względu na osobiste, ale także i służbowe obowiązki, niestety przedstawiciele Taurona nie mogli do nas dojechać. Ale za to pragniemy podkreślić, że wśród wyróżnionych znajduje się firma Norman. Zapraszam na scenę pana Cezarego Przybysławskiego. Zapraszam na scenę pana Krystiana Borgmana z firmy Tęcza 2. Wśród wyróżnionych także pan Tomasz Dziuba i firma handlowa Dziuba. Klub Górnik Bytom postanowił także wyróżnić Biuro Promocji Miasta, Biuro Promocji Bytomia. Zapraszam na scenę kierownika tegoż biura, panią Aleksandrę Szatkowską. Miło nam także zakomunikować, że wśród wyróżnionych znaleźli się także zarząd, szefowie firmy Kolob Polska. Dlatego teraz zapraszam na scenę przedstawiciela tej firmy, Kolob Polska. I kolejną osobą, którą mam zaszczyt zaprosić na scenę, jest pan Robert Sławik i firma Sakop. Oto firmy, instytucje wyróżnione przez Klub Sportowy Górnik Bytom. Wielkie brawa! Prośba, drodzy państwo, abyście zbliżyli się bliżej zejścia ze sceny. Będzie to łatwiejsze dla fotoreporterów i także tę chwilę pozostaniemy jako chwilę pamiątkową w archiwum klubu tych, którzy zapisują się w świetny sposób w działalności, w sponsoringu, w pomaganiu temu klubowi. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy. Oto oni. Drodzy państwo, dziękujemy za waszą obecność na tym podsumowaniu roku sportowego w klubie sportowym Górnik Bytom. W ten sposób dobiega końca dzisiejsza gala. Zapraszamy partnerów klubu na poczęstunek do sali teatru. Państwu serdecznie dziękuję, zawodnikom i trenerom życzę wspaniałych, jeszcze lepszych wyników sportowych. Do zobaczenia na kolejnej gali. Dziękuję za uwagę i miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia.